siebie biegł, wesoły tak jak nikt. Nim w spadku mu spadł dom ze snu, od piwnic aż po strych. Juhu! Jack był zuchem, lecz gdy przyszła noc, do domu weszło strachów sto i potworów moc. Cały strachów dom. To jest to! Pełen strachów dom. Odwiedź farma go. Pełna strachów. Powrót do korzeni. No i jak? Podobała się wam moja muzyka na szybki wzrost? Czołem! Tu kancelaria prawnicza bez ogródek. Z przykrością zawiadałem, że pański daleki przodek, ekscentryczny Axel Karloff, właśnie wykitował i zostawił panu w spadku farmę o nazwie Grobowe Pole. Co? Mam farmę! Juhu! Mam swoją farmę, mam swoją farmę, mam swoją... Ej, młodzieńcze! Wkroczyłeś na prywatny teren. Proponuję, byś natychmiast stąd się wyniósł. Sądzi pan? Proszę czytać. Rozczaruję pana. To moja własność. Miło mi cię poznać, młodzieńcze. Jestem papa Gotyk, sąsiad przez miedzę. Mów mi, papa. Widzisz, synku, pomyliłeś się. Twoja posiadłość jest tam obok. Chcesz się pozbyć tego nic niewartego spadku? To podpisz tu. O rety, dzięki, babciu. To miło z twojej strony, ale myślę, że coś zrobię z tym grobowym polem. Chcę je zatrzymać. Ja też! Dzień dobry. Jestem... Larry, stróżuję tutaj. Pozwól, że... Zdejmij mi to! No już! Zdejmij mi to! Czy mogę cię prosić? Jak widzisz, znajdujemy się w obórce. Najważniejszym budynku na tej farmie. To pewnie tutaj mieszka zgraja potworów. O, to chyba jakieś głupoty, prawda? Być może tak. Ale być może, być może... Larry, co tu się dzieje? Larry to tylko taki mój chytry pseudonim. Bo w rzeczywistości jestem... Hrabia! Kwa! Kula! Jestem wampirem. Potworem. Wszyscy tu jesteśmy potworami. Na przykład ten tu przerażający Frankenstein. Witam. Masz być przerażający! Jest do naprawy, ale nie szkodzi. Pozwól, że ci przedstawię. Oto Koziosmaurus Rex. Pół kozioł, pół dinozaur, pół smok, siejący ogniem. No, dalej. Przestrasz go na śmierć. Przykro mi, staruszku, ale nie mogę tego zrobić, jak zresztą wiesz. Chodź, Szkaradeusz, chodź tu do mnie. Poznaj Krowopatera, świętego woła z nad Nilu i jego wołową protegowaną... zombitkę. Ludzki odór tego próżniaka strasznie łaskocze moje święte nozdrza. Zombitko, chusteczka. Dobra już! Zaczekaj, wytrząsnę ją tylko z łokcia! Skarbie!
Jest jeszcze jeden potwór w naszej szkaradnej rodzince. Poznaj doktora Feunika. Małą owieczkę z mózgiem geniusza. I przerażającym alter ego, o którym wcale nie wie. To potworne alter ego ożywia i niszczy czysta woda. Przyjrzyj się horrorowi! Czarna owca! Żeby owca nie skakała, to by nogi nie złamała! Dosyć tego, dziubaski. Jeśli chcecie mi pomóc, to zostańcie. Jeżeli nie, wynoście się. Może powinniśmy mu pomóc? Hrabio wygląda na równego faceta. Ciszej! To głupol, trzeba go wypłoszyć stąd na dobre. Mam kapitalny pomysł, jak zmienić jego marzenia w prawdziwy koszmar. No i ostatni składnik. Kropla stężonego ekstraktu z podmałpiej pachy będzie pełen bukiet. Ciszej, ty głupcze! Przypatrzcie się, moje potworki. Oto pokaz zapierający dech w piersiach. Co on wyprawia? Maluje nasz cudny, ohydny domek na różowo! Widzisz chyba, nie? Szkoda każdej chwili! Słuchajcie mnie, rośliny! Ja, hrabia Kwakula, rozkazuję nam zaatakować! Niezły ubaw, co? Genialny jestem, no nie? Ty, moje rośliny naprawdę urosły. Wiejska atmosfera widocznie dobrze im służy. Jaka wiejska atmosfera, głupolu? To nasz potworyzujący napój. Lecz niestety chcą nam zrobić krzywdę. Przestań się ze mnie nabijać. Wyhodowałem je z nasion. Nie skrzywdzą nawet muchy. O, szkoda, że nie jestem muchą. Nie wtrącać się, makabryczni kolesie! Uratuję was! Tak, myślę. No, chodź. Chodź. No chodź, na dół. Stój! Ciężko mi się przyznać, ale niemal współczuję temu chudzielcowi grającemu na gwizdawce. Gwizdawka? Juhu! To jest to! No i co, moi drodzy? W pobliżu Jacka jesteście bezpieczni jak u mamy! No tak, ale moja mama pracuje w rzeźni. O, no i co, młody sąsiedzie? Jest pan już gotów to podpisać? O, kurczę! Ten Whistle prosi go o autograf! Czy on jest aż taki sławny? Nie, idiotko! Gotykowie chcą kupić od niego farmę! Wolimy być własnością złych czy głupola? Lepsi źli czy głupol? Wybrać złych czy głupola? Stawiałbym na głupola. Wy również? Słyszałeś, babciu? Mam 100% poparcie. Wynoś się z naszej farmy, dopóki moi potworni pomocnicy są spokojni. To może innym razem. Wydawało mi się, że powiedziałeś nasza farma. Każdy farmer wie, że rośliny potrzebują muzyki, prawda? Dlatego gwizdawek wystarczy dla was wszystkich! Jeżeli wydaje ci się, że ja będę stał na środku pola i grał na gwizdałce tej zgrai głuchych jak pień warzyw, to ty... Masz absolutną rację. Traktor terrorysta.
nieruchomię ten stary, rozklekotany traktor i jeszcze mi wszyscy podziękujecie. Traktor? Traktor wujka Karlofa? Ten traktor jest opętany. Wy mnie wykończycie. Zrobicie wszystko, byle nie pracować. Ale to nie są żarty, mój drogi. Twój wujek robił różne eksperymenty. Pozwólcie, że coś wyjaśnię. Natężenia pól zależą od wielkości i rozmieszczenia ładunków elektrycznych, prądów i mas grawitacyjnych. Doceniam twoją wiedzę, ale musimy już ruszać. Zrobimy to po mojemu. Nie ma czasu na dyskusję. Jednak musisz znaleźć czas na usunięcie tej anteny. Nie, to raczej nie jest antena. Wygląda mi na piorunochron. Piorunochron? Być. Nie wybieramy się na plażę, kochanie. Trzymaj się ziemi, trochę. Cześć! Spadaj! Spadaj! Spadać? Z przyjemnością! Znalazłem to, mistrzu Jack! Nie potrzebujesz nasion? Ha? No dobra, skoro już tu jestem, warto obsiać to pole. Co za dzień. Wiecie co, potworki? Chociaż dzisiaj naprawdę było ciężko, wdzięczny jestem losowi. Nie mam mowy, żeby udało mi się zrobić to, co zrobiłem, bez pomocy traktora. Cześć, dobranoc. Czy wy możecie w to uwierzyć? Jest przekonany, że traktor mu pomógł. Co w tym dziwnego? Zaorał i obsiał całe pole. Chodźmy spać. Z was zrobiło to i nie chce się przyznać. Kto ruszał w nocy ten traktor?
Uprawy zniszczone, pole zdewastowane. Jedno, co mamy i czym możemy się pochwalić, to miniatura Wielkiego Kanionu. Słucham, gdzie ta mądrala, która wzięła traktor i to zrobiła? Nigdy nie wiadomo, to mogła zrobić nawet taka mała kukiełka. O, cześć, Jack, witaj, Jackie. Co u ciebie słychać? No dobra. Chcesz poznać całą prawdę? Trudno ci będzie w to uwierzyć. To sprawka traktora. Co? A to dobre, doskonałe. Jesteś prześmiesznym kurakiem. Zaraz odwiedzimy sprawcę tego bałaganu i rozwiążemy problem wspólnymi siłami. Rozumiem. Powoli wszystko zaczyna nabierać sensu. Nikogo nie ma w domu! Przez ten cały traktor aż skóra mi cierpnie! To delikatnie powiedziane! Chodźcie, mam pomysł. Nie będę krzyczał, chodźcie tu bliżej. Zobacz tylko, skręciłem nogę, nie mogę dalej iść, jestem całkiem bezradny. Chętnie bym ci pomógł, ale jestem taki zmęczony. Wybacz, czuję, że zaraz tutaj padnę i się zdrzemnę. Dobra, teraz! Szybko! Chciałbym, panowie i pani, przeprosić za to, że posądziłem was o zniszczenie pola i że nie wierzyłem, iż jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Bierzmy się do roboty, jeśli chcemy zasypać ten dół jeszcze dzisiaj. Późno. Traktor wrócił! Bez paniki, spokojnie. Musi być jakieś logiczne wytłumaczenie. Wygląda okropnie, strasznie. Ma stalowe szczęki i wielkie zielone kły. Daj spokój. Pewnie ci się przywidziało. Może to tylko... Skończyłem. Moje genialne, unikatowe urządzenie wydobędzie cały smaczek z hot dogów. Rety, co się stało panu Jackowi? Załóżmy, że miał ciężką noc. Dobranoc, Rex. Dobranoc, zombitko. Dobranoc, kłopatrze. Dobranoc, kwakulo. Dobranoc! Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Krystyna Kotecka, dźwięk Aleksandra Janikowska, montaż Krzysztof Podolski, kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska, teksty piosenek Andrzej Brzeski. Wystąpili Anna Apostolakis, Jacek Bończyk, Jacek Krzyż, Jarosław Domin, Mirosław Konarowski, Mieczysław Morański, Marcin Troński i inni.